Miasto i gmina Jabłonowo-Pomorskie realizuje obecnie największą tegoroczną inwestycję drogową. Modernizowane są 4 ulice wraz z chodnikami. Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Westerplatte, Bołtucia, Chopina w Jabłonowie Pomorskim oraz rozłączenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość tej inwestycji to około 1 300 000 zł. Inwestycja może być realizowana dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Zakres robót obejmuje wbudowanie nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Głównym wykonawcą pracy jest firma Skanska SA. Termin wykonania to 18 sierpnia 2017 roku. W kolejnych planach gmina Jabłonowo ma jeszcze przebudowę drogi Bóg Góralski – Nowa Wieś. Tutaj przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy, budowy dróg lokalnych. Czekamy teraz na decyzję pana wojewody. Mamy nadzieję, że otrzymamy te środki. Jesteśmy pierwsi na liście rezerwowej. Ta inwestycja będzie kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Oczywiście potrzebujemy więcej pieniędzy na inwestycje drogowe i nie tylko drogowe w Jabłonowie Pomorskim. Samorząd Jabłonowa wykonał także inwestycje poprawiające bezpieczeństwo dzieci z przedszkola miejsko-gminnego. Wykonano m.in. parking i rondo do zawracania dla autobusów szkolnych. Zrealizowaliśmy pętlę autobusową z przeznaczeniem dla autobusów szkolnych dowożących dzieci do przedszkola. Mamy w tej chwili bezpośredni wjazd z ulicy na teren przedszkola. Przy okazji niejako utwardziliśmy teren parkingu i teren całego podjazdu. Powiększono także plac zabaw dla dzieci, na którym znalazły się nowe urządzenia. Bardzo cieszymy się z nowego placu zabaw, który jest tutaj za mną. Już dzieci zdążyły przetestować go. Bardzo się sprawdza, są zadowolone. Też tutaj na tej karuzeli już się huśtały, także jak nam pogoda pozwala, to już wykorzystujemy tutaj ten czas, żeby spędzić tutaj czas w ogródku. W placówce wprowadzono także elektroniczne blokady zabezpieczające przed tym, aby dzieci nie opuszczały samowolnie terenu przedszkola.